Dzień dobry, Marta Omache z tej strony, witam się z Wami i łączę się z Florydy. Jestem dzisiaj tutaj po to, aby przedstawić taki temat, czy sprzedawanie aloesu to obciach i czy w ogóle praca w network marketing, czyli tak naprawdę praca online, czy to jest praca obciachowa. Powiem Wam tak, z mojego zupełnie doświadczenia mówię i po prostu przekazuję to, co widzę i to, co się działo kilka lat wstecz i co teraz się dzieje. A warto o tym mówić i warto mówić i uświadamiać wszystkie osoby, jak to wygląda faktycznie w realiach. Ja reprezentuję branżę network marketing. Jestem osobą, która 8 lat temu związała się z firmą w branży MLM albo network marketing i jestem osobą, która w tym siedzi, o tak bym mogła powiedzieć. Także mówię Wam, jak to wygląda za kulisami, jak to wyglądało kiedyś i jak to wygląda teraz. Więc powiem Wam szczerze, że praca i sprzedawanie aloesu, czy sprzedawanie czegokolwiek i reprezentowanie albo swoich usług, albo jakiejkolwiek firmy w branży network marketing, jest nadal odbierana różnie. Niestety, chociaż staramy się bardzo tutaj pokazać Wam aspekty branży network marketing, ta praca, ten zawód nadal kojarzy się z domokrążstwem, nadal kojarzy się z wpychaniem produktów, ja się do tego nie nadaję i nadal kojarzy się raczej z takiej negatywnej strefy, chociaż się to zmienia. I chcę Wam powiedzieć, że sama kiedy ja zaczynałam 8 lat temu, kiedy rozpoczynałam taki domowy biznes swój, metodą tradycyjną, czyli ja zaczynałam typowo spotkaniami produktowymi, domowymi, powiem Wam, że ja na początku miałam taką, chociaż używałam produkty mojej firmy, którą reprezentuję, to ja na początku czułam się tak, że to jest taki obciach. Ja sama jeszcze wtedy czułam, że to jest takie gorsze. Sama sprzątałam domki wtedy jeszcze w Chicago, czyli nie miałam nie wiadomo jakiej prestiżowej pracy, żebym mogła się tak czuć, ale nadal wtedy, na tamten okres, czułam się, że ta praca jest jakaś gorsza, że ja sprzedaję może mydło, czy sprzedaję szampon, czy sprzedaję aloes, czy sprzedaję coś, co używam. I powiem Wam, że mi akurat nie zajęło długo czasu, żeby zrozumieć ideę tego biznesu i w ogóle ideę branży network marketing, ale wiem, że pewnie Wy, jeżeli słuchacie dzisiaj mnie, nadal możecie tak myśleć, podobnie jak ja kiedyś myślałam. Ponieważ nie znamy tematu, nie wiemy tak naprawdę, jak to wygląda. Ja jestem w branży network marketing już wiele lat i powiem Wam, że jest to rewelacyjny sposób na biznes. Jest to sposób, który Wam pewnie nawet nie przychodzi do głowy, że to tak wygląda, bo nie jesteście tak jakby od środka tego biznesu, tylko raczej kierujemy się opiniami takimi ogólnymi, prawda? Że nie będę wciskać, to trzeba wciskać, że to trzeba namawiać, że to trzeba prezentacje robić non-stop, że to trzeba kupować co miesiąc i to trzeba mieć jakieś opłaty i że mnie wykorzystają i że to jakaś sekta i coś nielegalnego i piramidy. I to jest takie ogólne, naprawdę ogólne stwierdzenie nadal społeczności na taką branżę. Okazuje się, że jeżeli zajrzymy za kulisy network marketing, realia wyglądają zupełnie inaczej. Dlatego też tak dużo, mogłabym powiedzieć 99% osób, które rozpoczynają współpracę w branży network marketing, mówią: jejku Marta, że ja tego nie zaczęłam sobie 3 lata wcześniej, jak mi mówiłaś wtedy o tym. Czego ja nie chciałam i nie byłam otwarta na to wcześniej. Mówię Wam, 99% osób dokładnie mówi tak. Dlaczego? A dlaczego tak się dzieje? Jeżeli teraz popatrzymy na to, dlaczego na początku ludzie są niezainteresowani, mówią nie, to nie jest dla mnie, bo mają swoją opinię ogólną złą na taką branżę. Mają po prostu gdzieś coś tam usłyszeli,
Może swoje doświadczenie nie za bardzo jest korzystne, może próbowali już takie jakieś firmy, może im się nie udało, może mieli niemiłe doświadczenia, może ktoś kogoś wyśmiał, może po prostu są różne przykłady, prawda? I albo mieli swoje złe doświadczenie, że tak twierdzą o takiej branży, albo w ogóle tego doświadczenia nie mają i słuchają tylko tam, jak gdzieś coś tam zagra i ktoś coś tam powie, albo słuchają doświadczenia osoby, na przykład sąsiadki, która była w branży network marketing i dajmy na to się skaleczyła, nie powiodło jej się i ta sąsiadka mówi negatywnie na temat takiej branży. Dlatego jest ta opinia taka, która chodzi ogólna wśród nas, negatywna. Ja jestem tutaj po to, ja się odważyłam do Was mówić, robić tutaj live'y, ponieważ ja chcę pokazać tą branżę Wam zupełnie bez nacisku i zupełnie bez po prostu popychania, żebyście spróbowali tego, bo to jest każdego indywidualna sprawa, żeby po prostu pokazać tą branżę zupełnie z innej strony, jak ona faktycznie wygląda. Bo skoro ludzie na początku nie chcą, a jednak przychodzi, dajmy na to, dzień, kiedy się decydują z jakiegoś tam powodu i nagle później stwierdzają, czego ja tego nie zaczęłam 3 lata temu, to jest fajny sposób na biznes i fajny sposób na karierę i na rozwijanie się i na zarabianie, to musi coś w tym być. Więc, co Wam chcę powiedzieć? To jest to, że w dzisiejszym czasie my jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Na pewno więcej niż 8 lat temu, kiedy ja stawiałam swoje pierwsze kroki w branży network marketing. Teraz ten biznes wygląda inaczej niż kiedyś wyglądał, chociaż można powiedzieć, że idea jest taka sama cały czas, tyle że mamy więcej narzędzi, które po prostu umożliwiają nam dotarcie do... Jestem z powrotem. Czyli mamy więcej narzędzi, mamy social media. Dawniej tego nie było tak rozwiniętego. Dawniej nie było tak Facebooka rozwiniętego, Instagram, TikToki i wszystkie inne rzeczy, które teraz wchodzą. To są narzędzia, które nam pomagają dotrzeć do potencjalnych klientów. Słuchajcie, branża network marketing to jest nic innego jak polecanie produktów, które używasz. I to nie jest obciach. To nie jest obciach polecić mydło, nawet i dla facetów. Szampon, aloes do picia, pastę do zębów, którą lubisz i którą używasz na co dzień. To pomyśl sobie, czy jest obciachem, idziesz, na przykład jesteś facetem, idziesz do barber, czyli gdzieś tam do salonu, prawda? I na przykład i mój Maciek, mój mąż na przykład chodzi w Chicago do pana, który się nazywa Mariusz. Jest rewelacyjny, uwielbiamy jak on ścina. I czy to byłby obciach, jeżeli Mariusz słucha, to pozdrawiamy. Albo żona, bo może żona prędzej być na Facebooku. Jest rewelacyjny. Powiem Wam, że naprawdę jest rewelacyjny, jeżeli chcecie dobrego barbera, ścięcie mężczyzn w Chicago, gdzieś w okolicach Narragansett i Irving Park, to koniecznie napiszcie mi, to Wam powiem dokładnie, gdzie go znaleźć. I słuchajcie, czy to jest obciach, kiedy ja Wam teraz powiedziałam, że jest facet, który robi naprawdę świetną robotę w Chicago, i go polecam, bo go z serca polecam, bo lubimy jego pracę, lubimy jego talent, lubimy jak mojego Maćka ścina. Czy to jest obciach, powiedzcie mi? Odpowiedzcie, śmiało. Czy to jest obciach, żebym ja poleciła Roxanę, moją fryzjerkę tutaj na Florydzie, za to, jak mi zrobiła włosy? Powiem Wam, że rozjaśniłam te włosy. Myślałam, że już nie będę rozjaśniać, ale jednak chyba lepiej się czuję, jak mam trochę te włosy jaśniejsze. Czy to jest obciach, żebym, kiedy ja Wam mówię tutaj, czy to publicznie, czy mówię Wam prywatnie w wiadomości, czy mówię osobom nawet, których nie znam często, że słuchajcie, świetna fryzjerka na Florydzie, jak ktoś jest w okolicach Sarasoty, słuchajcie, jeżeli tylko potrzebujecie fryzjera, jest świetna. Talent taki ma europejski, wyszkolona w Polsce, bardzo lubię, jak ona po prostu mi robi włosy i jak ścina te włosy, uwielbiam. I kolor, i ścięcie, mega. Powiedzcie mi, czy to jest obciach, kiedy ja rekomenduję dziewczynę, z której jestem zadowolona.
Aga mówi, że nigdy w życiu nie pomyślała, że to jest obciach. Ale niektórzy tak myślą. Czym się różni rekomendowanie fryzjerki, koloryzantki, dziewczyny od paznokci, dziewczyny od rzęs, masażysty, chiropraktyka? Czym się różni rekomendowanie tych zawodów od rekomendowania produktów, które używasz, z których jesteś zadowolony? I tu jesteś zadowolona, i tu jesteś zadowolona. Niczym. Chciałabym dzisiaj tutaj przedstawić, że to nie jest obciach reprezentować. To nie jest obciach reprezentować firmę Network Marketing. Tak jak ja reprezentuję firmę, można powiedzieć, Roxana Nieznana, czyli fryzjerka na Florydzie, to tak samo reprezentuję firmę, która daje produkty, które używam, dzięki którym jesteśmy zdrowsi, dzięki którym nie chorujemy, dzięki którym pozbyliśmy się problemów skórnych z egzemą. To nie jest obciach, jeżeli polecamy coś, co używamy. Owszem, jeżeli będziemy polecać coś, co nie używamy, i tylko będziemy wklejać coś tylko, żeby popchać, żeby kogoś oszukać, no to jest nieetyczne. I to nie jest fajne, i to nie jest takie zgrabne. Ale jeżeli my mamy coś, co lubimy, to aż grzechem by było nie polecić tego dalej. Jeżeli na przykład mam krwawiące dziąsła, dajmy na to, i mam te dziąsła bardzo wrażliwe, i nie mogę, nigdy sobie nie mogłabym znaleźć pasty do zębów, dajmy na to. I zaczęłam używać pastę, która na przykład mi pomogła, i oprócz tego, że dziąsła mi nie krwawią, to jeszcze mam mniej problemów. Dentysta mi mówi, że mam dużo mniej kamienia na zębach. Czy to jest obciach podzielenie się tym kimś z innymi? Czy to na Facebook Live, czy to prywatnie, czy to nawet z osobami, których nie znamy? Czy to jest obciach? Bo mi się wydaje, że nie jest. Szczerze Wam powiem, że w dzisiejszych czasach jest tyle produktów na rynku, że ciężko nawet wybrać samemu. Jeżeli znacie kogoś, kto Wam szczerze poleca coś, słuchaj, mi to pomogło, spróbuj sobie to. Nie wiem, czy Tobie pomoże, ale warto spróbować. U nas na przykład mamy świetne efekty dzięki właśnie temu produktowi. Dzięki tym produktom, dzięki piciu aloesu, nie chorujemy. Dzieciaki w ogóle prawie nie chodzą do lekarza, tylko na badania kontrolne. To nie jest obciach, to jest styl życia. To jest po prostu coś, co naturalnie robimy. Tyle, że jeżeli usłyszymy gdzieś ogólnie od innych osób, że to jest jakieś naciąganie, namawianie, a sami nie zobaczymy, faktycznie nie spróbujemy danego produktu, albo sami, nie wiem, mamy złą opinię na temat network marketing, no to dalej tak będziemy mówić, po prostu będziemy tak przekazywać tą taką złą opinię o tej branży, a ta branża jest świetna. Słuchajcie, ja nie wiem, powiedzcie mi, co może być lepszego. Po pierwsze, dajmy na to, że jesteście otwarci. Ja nie mówię, żeby rzucać swoje prace, absolutnie nie. Czy mamy swoje prace? I powiedzcie mi tak, jeżeli jest dostęp w dzisiejszym czasie do internetu, gdzie i tak siedzimy na Facebook, większość z Was siedzi, bo oglądacie mnie tu dzisiaj, także siedzicie na Facebook, siedzimy na Instagram, wchodzimy coraz bardziej na inne jeszcze media społecznościowe. Jeżeli mamy to narzędzie takie dostępu do innych ludzi na całym świecie, to grzechem by było z tego nie skorzystać i tylko siedzieć na tym i scrollować w dół i patrzeć, co inni robią. Grzechem by było nie odezwać, nie użyć teraz branży network marketing do tego, żeby spróbować produkty, żeby przekonać się, czy to jest produkt, który z serca będziesz mogła w stanie rekomendować komuś innemu. Nawet jeden wystarczy. Nie musisz znać całej gamy, nie musisz wszystkich używać. Znajdź jeden, który lubisz i zacznij jeden polecać innemu. To grzechem by było teraz, mamy cały globe, całą kulę ziemską teraz. Ja siedzę na Florydzie, i teraz grzechem by było po prostu nie powiedzieć ludziom, którzy mieszkają, dajmy na to, w Australii, którzy mieszkają w Europie, którzy mieszkają w Azji, którzy mieszkają nawet i w Afryce, skoro mamy dostęp do tego. Słuchajcie, to jest nie do wiary. My czasami sobie nie zdajemy sprawy, jaką mamy możliwość w dzisiejszym czasie
wybudować sobie online biznes i mieć dochód online. Niech to będzie na początek dodatkowy dochód, zupełnie dodatkowy. Mamy dostęp do całego świata. Słuchajcie, możecie siedzieć tak jak ja teraz. Ja mam adidaski, nie mogę Wam teraz pokazać, ale mam adidaski, mam geterki, mam sportową bluzkę, nie muszę się ani wcale stroić, ja się podłączam pod cały świat tak naprawdę i przekazuję swoją wiadomość Wam i tym osobom, które może chciałyby kiedyś z tego skorzystać, że jest taka branża jak network marketing, która się świetnie rozwija i która świetnie płaci, reprezentujesz godnie produkty, które używasz. Teraz zdrowie jest na pierwszym miejscu, bycie fit jest na pierwszym miejscu, idealnie po prostu, bo to reprezentujemy, akurat nasza firma, czyli byłoby po prostu grzechem nie powiedzieć o tym dalej innym ludziom. Nie tylko o produktach, które są świetne i które warto spróbować, bo podnoszą i zdrowie, i samopoczucie, i zdrowie mentalne, i psychiczne, ale mówić też im, trzeba powiedzieć innym o możliwościach. Ludzie nie wiedzą. Ludzie prawdopodobnie myślą, że to jest jakaś ściema, naciąganie, oszustwa i wszystko inne. My jesteśmy tu po to, żeby im powiedzieć nie, że zupełnie inaczej wygląda praca w branży network marketing i żeby się przyglądnęli tej branży i oni zadecydują wtedy, czy to jest coś dla nich, czy to też może nie jest coś dla nich, bo musimy być świadomi, że ta branża nie jest dla każdego. No nie każdy może być doktorem, nie każdy może być psychologiem i nie każdy może być pracować w marketingu sieciowym, jakim jest network marketing. Także to jest normalne, ale każdy potrzebuje zdrowia, każdy potrzebuje produktów do tego, żeby mieć energię, żeby być silnym, witalnym. Każdy potrzebuje być zdrowy, każdy potrzebuje się świetnie czuć, każdy potrzebuje pasty do zębów, każdy potrzebuje szamponu do włosów, każdy potrzebuje jakiegoś kremu i mydła do codziennej pielęgnacji ciała. Czyli musimy być tylko świadomi, że nie każdy będzie potrzebował w danym momencie takiej możliwości pracy, ale każdy potrzebuje jednak zdrowia, każdy potrzebuje produktów. I my tutaj w network marketing jesteśmy po to, żeby dotrzeć do ludzi i pokazać im naszą markę, którą my reprezentujemy, nasze produkty, które używamy i które sobie bardzo chwalimy. Czyli my po prostu jesteśmy tym nośnikiem, że są takie produkty i że jest taka możliwość rozwinięcia sobie globalnego biznesu w dzisiejszym czasie, że możesz połączyć się w swoich yoga pants, w twoich portkach na jogę czy na gimnastykę i możesz zacząć zarabiać. Chcę Wam jeszcze powiedzieć tutaj taki przykład mój. Mi wymarzyła się 2 lata temu Floryda. Wymarzyła mi się i chciałam bardzo, bardzo się przeprowadzić. I ja prowadziłam swój biznes network marketing w Chicago. Czyli myśmy mieszkaliśmy w Chicago przez wiele lat i ja sobie rozwijałam taki biznes mieszkając w Chicago. Powoli, w swoim tempie, przyszedł czas, kiedy mi dzieci wyrosły, przyspidowałam, poszło to bardzo, bardzo, bardzo globalnie i sama do tej pory aż nie wierzę, jak mógł taki biznes wyrosnąć, do jakich obszarów i tak naprawdę tu nie ma limitu, to rośnie. Jeżeli się wkłada serce w swoją pracę, jeżeli lubisz produkt, który używasz, to z przyjemnością jest ten produkt oferować komuś innemu, bo wiesz, że ten produkt może po prostu komuś pomóc. Więc wracając do tematu, że ja rozwijałam ten biznes w Chicago, zachciało nam się przeprowadzki na Florydę. Kolejna rzecz, powiedzcie mi, jaka inna praca daje takie możliwości? Taka tradycyjna, no nie? Że ja po prostu zabieram swój kajet, zabieram swój zeszyt, notatki, telefon, komputer, przeprowadzamy się na Florydę i ja nie zmieniam pracy. I ja nie mam takiego czegoś, że o kurczę, no to muszę, co ja będę robiła na tej Florydzie? Ja przeprowadzam się, tracę dzień, dwa, trzy, czy tam tydzień na rozpakowanie się wszystkich maneli na Florydzie. Ja się podłączam i ja robię dokładnie tą samą robotę, co robiłam w Chicago. Pomyśl sobie, czy Twoja praca Ci daje taką możliwość. Jeżeli pracujesz zdalnie, oczywiście daje, ale większość z nas pracuje tradycyjnie. Czy Twoja praca daje Ci taką możliwość? Przeważnie z każdą przeprowadzką i ze zmianą, i z zmianą wiadomo na lepsze, zawsze chcemy lepiej, prawda? Jak się przeprowadzamy gdzieś, to chcemy lepiej. Wiąże się fakt, że muszę znaleźć nową pracę, wszystko zaczynam od nowa,
a tu nie ma. A tu sobie otwierasz tylko komputer i robisz dokładnie to samo. Łączysz się ze światem. Masz całą kulę ziemską, żeby poznawać nowych ludzi. Bo network marketing to jest poznawanie nowych ludzi. To są nowe relacje, pokazywanie innym możliwości, jakie mają dzięki używaniu produktów i dzięki polecaniu produktów, jak i dzięki pracy online. Także to jest nic innego. Czy to ja robiłam z Chicago, czy to ja robię teraz z Florydy. Jeżeli mi się zachce przeprowadzić do Szwajcarii któregoś dnia, bo mi się bardzo Szwajcaria podoba, to również biorę to wszystko, mój cały bałagan codzienny biorę, pakuję i przeprowadzam się, dajmy na to, na Szwajcarię i biorę to ze sobą. A jakby trzeba było wracać do Polski? No bo wiadomo, każdy z nas ciągnie do tej Polski, prawda? Mniej więcej teraz, czy może na przyszłe lata, a jak właśnie jest właśnie z przeprowadzką do Polski? To samo. Jeżeli nagle wyjdzie sytuacja, że trzeba się przeprowadzić do Polski, albo coś się dzieje, prawda, i trzeba na przykład zmienić miejsce zamieszkania i wybieramy tą Polskę, to jest to samo. Zabierasz kalendarz, zabierasz zeszyt, komputer, telefon i jedziesz robić dokładnie to samo. Tą samą pracę wykonujesz w Polsce. Nie fajna sprawa? Ale nie, bo my myślimy, że trzeba wpychać, trzeba namawiać, trzeba tutaj nie wiadomo jak kogoś prosić o kupno Twojego produktu. Nie. Network marketing, jeżeli jesteście uczeni prawidłowo tej pracy, bo są różne szkoły oczywiście, to jest tak jak jest dobra nauczycielka i zła nauczycielka, no nie? Lepsza i gorsza, o tak. To tak samo jest tutaj. Jeżeli jesteście uczeni network marketing prawidłowo, to nie ma absolutnie tutaj miejsca na wpychanie i naciąganie i po prostu, żeby tylko ktoś kupił ten produkt. Nie. Jest zaproponowanie komuś produktów i sobie sama osoba decyduje, czy chce ten produkt, czy nie chce. Czy chce spróbować takiej pracy, czy też nie chce. Bez żadnego namawiania. I tu jest całe piękno network marketing. Co jeszcze? Okej. Okay. Co jeszcze bym chciała na sam koniec tylko tutaj dodać, bo się rozgadałam, ale to taki życiowy temat. Na pewno się ze mną zgodzicie, no, czy sprzedawanie szamponów, czy aloesu, czy cokolwiek, jakąkolwiek usługę macie, to czy to jest obciach? No, wydaje mi się, że to nie jest obciach i że powiem Wam szczerze, że to jest nawet po prostu no, przemiło jest rekomendować to, co lubisz i to, co wierzysz, że komuś może pomóc. Na sam koniec chciałabym, ta wiadomość jest teraz tak do osób, które może przyglądają się branży network marketing i pracy online w dzisiejszych czasach. My tego uczymy krok po krok, jak to robić. Mamy grupę, która jest globalną grupą. Pozdrawiam cały zespół. Jesteśmy naprawdę na całym świecie. Jak Wam przedstawiłam tą kulę ziemską tutaj, to my jesteśmy na tej kuli ziemskiej prawie wszędzie, naprawdę. I co jest fajne, że może Was ciekawić, no ale jak tu się zarabia? Skąd tu są pieniądze? I tak sobie myślicie tak, okej, ja tu jestem na przykład na Florydzie z tej strony, to jak na przykład mi płacą za Polskę, za Europę? Albo jak mi płacą za Anglię z drugiej strony, prawda? Może Was to ciekawić. I mam krótkie, fajne nagranie, które przedstawia dokładnie, jak to jest połączone, że Ciebie firma wynagradza za to z całego świata. Jeżeli macie ochotę zerknąć, proszę napiszcie do mnie, a prześlę Wam nagranie, oglądniecie sobie i oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, bez żadnego zobowiązania sobie zobaczycie, czy Wam takie coś odpowiada, czy też nie. I może akurat odkurzyłam niektóre osoby, myśli niektórych osób na temat właśnie branży network marketing, ponieważ sama z doświadczenia Wam mówię, jest to branża, która jest jedną dla mnie z najlepszych opcji, jaka jest po prostu do rozwoju dla siebie samej, jak i również dla innych osób, żeby mieli lepiej w życiu. I taka branża dla osób, którym się chce więcej mieć, lepiej mieć, które są ambitne, jest idealna. Także tyle ode mnie. Bardzo, bardzo na razie dziękuję. Widzę, że tutaj piszecie, że się niektórym... Jestem z powrotem. Internet na Florydzie mamy taki, powiem Wam, słaby. Myślimy, co z tym internetem zrobić. Przerywa cały czas? O nie!
To nie wiedziałam, myślałam, że tylko teraz przerwało. Dobra, także ja tyle, ode mnie tyle na dzisiaj. Macie wiadomość prosto z serca o branży, która zmienia wielu ludzi życie, polepsza styl życia i po prostu, jak ktoś jest zainteresowany nagraniem odnośnie tych zarobków globalnych, śmiało piszcie. Pa, pa.